Mowa do książki Pocałuj i odjedź. Witajcie, drodzy słuchacze. Przed wami podróż przez dźwiękowy świat Godry. Świat, w którym muzyka staje się czymś więcej niż tylko zestawem akordów. To podróż pełna refleksji i introspekcji, gdzie dźwięki otwierają drzwi do głębokich przemyśleń i emocji. Godra, artysta o niezwykłym doświadczeniu, nie tylko tworzy muzykę, ale też przewodzi nam jak mistyczny przewodnik. Jego koncerty są czymś więcej niż tylko spotkaniem z muzyką. Są to wnikliwe podróże w głąb siebie. W tych zamkniętych przestrzeniach każdy dźwięk staje się bramą do wnętrza ludzkiej duszy. Gdy Godra wypełnia przestrzeń dźwiękami, czas i przestrzeń nabierają nowego wymiaru. Ta książka próbuje zrozumieć nie tylko to, co słychać, ale także to, co drzemie pod powierzchnią dźwięków. Zanurzmy się więc w świecie jego koncertów, gdzie muzyka przestaje być jedynie dźwiękiem, a staje się narzędziem do głębokiej introspekcji. Przygotujcie się na opowieść o artystycznym doświadczeniu, które przeacza granice konwencji. Godra prowadzi nas w podróż, gdzie każda nuta staje się pytaniem, a zamknięta przestrzeń otwartą księgą własnych refleksji. Godra. Ideologia. Poznać siebie poprzez muzykę, którą gra z Godra, to miejsce, gdzie dźwięki są mostem między przeszłością a teraźniejszością. W świetle Godry odkrywanie siebie poprzez grę na efektach gitarowych w nurcie ambientu przypomina podróż przez wspomnienia i teraźniejszość. Te dźwięki nasycone nostalgią i melancholią ukazują nie tylko piękno przeszłości, ale również pozwalają zanurzyć się w mistyczną teraźniejszość. To nie tylko muzyka, to terapia dźwiękiem, której mistyczna siła pomaga odnaleźć się w gąszczu własnych emocji i refleksji. W Godrze, gdzie dźwięki są mostem do głębokich zakamarków duszy, ambient na efektach gitarowych staje się nie tylko sztuką, ale również filozofią życia, prowadzącą ku lepszemu. Ja. Godra, mój ambient. Klatka z filmu dokumentalnego. Nostalgia i melancholia. Gra na efektach gitarowych w stylu ambient to jak podróż do przeszłości, gdzie każdy dźwięk jest fragmentem wspomnień. Ambient sprawia, że nostalgiczne chwile stają się niemal namacalne, przenosząc słuchacza do miejsc, które istnieją tylko w pamięci. Melancholijne dźwięki ukazują piękno w melancholii, pozwalając jednocześnie na pogodzenie się z przemijaniem. Mistyczne teraz. Gra na ambientowych dźwiękach to także mistyczne doświadczenie tu i teraz. Dźwięki unoszące się w powietrzu sprawiają, że teraźniejszość staje się niezwykła. To jak medytacja, gdzie umysł jest wolny od trosk, a ciało zanurzone w chwilach transcendencji. Znalezienie siebie. Muzyka ambientowa, grana na efektach gitarowych, stwarza przestrzeń do odkrywania samego siebie. Te dźwięki pozwalają na zanurzenie się w głębokie emocje, skłaniając do refleksji nad własnym życiem i wybierania ścieżek prowadzących do autentyczności. Touch Perry przez dźwięki ku lepszemu ja. W tej podróży przez dźwięki ambientu można odnaleźć siłę do zmiany. Te dźwięki nie tylko leczą duszę, ale również inspirują do działania. To jak terapia dźwiękiem, gdzie muzyka staje się narzędziem do samorealizacji i rozwoju osobistego. Pięt. Godra. Miejsce spotkania ze sobą. Godra to nie tylko fikcyjne miejsce, ale również przestrzeń w twoim sercu. Poprzez grę na efektach gitarowych otwierasz drzwi do własnego świata, gdzie spotykasz się ze sobą w najczystszej formie. To miejsce, w którym nostalgia i teraźniejszość łączą się, tworząc harmonię istnienia. Też podsumowanie. Gra na ambientowych dźwiękach, na efektach gitarowych w Godrze to nie tylko sztuka, ale także filozofia życia. To podróż przez emocje, wspomnienia i teraźniejszość, która sprawia, że stajesz się lepszym człowiekiem. Muzyka ta jest jak klucz otwierający drzwi do własnej duszy, pozwalając na odkrywanie zakamarków własnego ja poprzez mistyczne brzmienia.